Siemanko, z tej strony MJack, a dzisiaj zagramy sobie znów Poppy Playtime Chapter 3 Deep Sleep. Od Mob Games dostałem 3 darmowe klucze do rozdania do Poppy Playtime Chapteru 3, więc jeżeli chcecie być szczęśliwcami, które je otrzymają, napiszcie w komentarzu hashtag Poppy Playtime. Pamiętajcie także, że moja własna gra horror także powstaje. Pierwszy link w opisie. No i lecimy! A więc, ostatnio skończyliśmy sobie na etapie... mocno kopniętej nauczycielki. I trafiliśmy tutaj. Szczerze, nie zapowiada się to wcale milej, że tak powiem. Tu mamy wejście na kasetę. Ale szczerze wątpię, że znajdę gdzieś tutaj ją. O, tu jest. Tak chamsko strasznie, okej. To dziwne, że w poprzednim odcinku jej nie zauważyłem. Stupid clunky elevator. Nothing. Let's just get this shipment dropped and go. Okay. Hello, my name is Elliot Ludwig. Would you look around? I take it you're not a fan of this place, are you? Are you? Nope, never liked the feel of it. Okay. I mean, don't you think these kids deserve some real sunlight instead of floodlights and painted skies? No, w sumie. We're not even allowed to talk to these kids. Isn't that... Sorry, Stu. Sorry? That doesn't sound like the rich I know. Well, czy nie zasługuję trochę na normalnego światła i tego, i nieba, właśnie. My wife says I'm a lovely man, but I gotta control my temper. So, I'm doing it for her. You're just... different Jesteś po prostu inny Rich. But I always liked that about you. Yeah? Well, you're one of the few. You know, Richie, with my retirement coming up, they've been pushing hard for me to choose my replacement. I'm thinking about giving the role. Żeby oddać ci zadanie. W sensie stanowisko. Ja lubię tak strasznie bugować gry, to jest niesamowite. Czemu to jest takie proste? Not everybody, Rich. Not everybody. No okej. Czyli gość miałby zastąpić go na jego stanowisku. Zastanawiam się, jaki to ma cel fabularny, co nie, bo to jest jasno powiedziane, że temu gościowi nie podoba się w ogóle to, że te dzieciaki są tak zostawione strasznie na pastwę, że tak powiem, całego tego miejsca. No, mi też by się to nie podobało na wielu płaszczyznach. Work area. No, ale najwyraźniej tak musi być. Tak sobie tutaj wymyślili, co nie? Gdzie mam tu wskoczyć? A, tu. Po prostu zrobić kontrolowany spadek do odpowiedniego miejsca. Ten pistolet mój nie ma w ogóle ładunków. Martwi mnie to, bo wydaje mi się, że miał. Okej, to jest ładowarka, to jest wyjście. To jest wejście. A. I łapkę dzięki temu mam. Nie ta łapka. Dobra. Tu mam kolejną łapkę. Tu, I guess. Tu mam jeszcze kolejną łapkę. Tutaj. O nie! Wyłączyła się energia. Fuck, muszę jeszcze raz. To jest na czas. Okej, tego się nie spodziewałem. To mam na pierwszej łapce. To mam na drugiej. Czyli muszę szybciej to ogarnąć. Cyk. Cyk. Tutaj. Cyk. I tutaj cyk. Jest git.
Z ostatnią łapką tylko nie trafiłem dosłownie. Tylko z ostatnią. Trochę smutno. Okej, mam tutaj strasznie dużo, widzę, rzeczy do... O kurde, do przełączenia, podłączenia, kliknięcia i tak dalej. I to dużo, to jest mało powiedziane, I guess. No dobra. Znowu łamigłówki. Nie podoba mi się to, że to są znowu łamigłówki, bo ostatnio bardzo dużo czasu spędziłem na łamigłówkach. Nie wyszło to najlepiej. Okej. To jest bardzo ciekawe, bo to w ogóle nie będzie strzelało jakby w tą stronę. I guess? Mogę przeskoczyć na drugą. A, to ma to naładować, dobra. Właśnie, trzeba to rozłożyć na części pierwsze. To musi trafić w to. Okej, tu mam powrót. Bo ja muszę windę zasilić. Hits. I to ma zasilić to. To ma natomiast zasilić tamto. I teraz ta łapka musi trafić w to. Jest wszystko ustawione. Tylko teraz ja sobie przejdę od razu na drugą stronę, bo coś czuję, że ja to muszę jednak na czas ogarnąć. Czyli ja muszę tutaj sobie stać już na tym. Dopiero to uruchomić. Zrobimy tak. I zrobimy tak. Pyk, 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 pyk. I zasilone. Dziękuję. Podjechaliśmy sobie na górę. I I guess, że dalej przed siebie. Uuu, te dźwięki. Co to za dźwięki? Nie podoba mi się muzyka, jaką słyszę. Bardzo mi się nie podoba. Ambient definitywnie mówi mi, że tu się zaraz coś złego odwali. Ale to tak złego, złego. Authorized access only. Playhouse restricted access. Alright. Jeszcze się nic nie odwaliło. Okej. Okay. Ładowanie. To chyba dobrze. O kurde, kompletnie się atmosfera zmieniła. Unauthorized area. Playhouse. Do not cross, do not proceed. Wszystko do not, do not, do not. Idź ode mnie. Get out. O nie. O nie. To jest to. O mój Boże, nie. Fuck. Hi, I'm Bobby Bearhug. Wanna know how much I love you? I love you to the moon and back. I'm crazy about you. I'm lost without you. I've been lost a long time. Na pewno. Please, take me with you this time. Proszę, weź mnie ze sobą tym razem. Nie opuścisz mnie, prawda? Jeez. Okej. Widzę tutaj na pewno odtwarzacz. Wydaje mi się, że tutaj będzie gdzieś kaseta do niego. Strasznie mi się nie podoba ten motyw, bo... O, teraz jest rozładowane. No i czemu to jest teraz rozładowane? A przed chwilą pisało mi 5. Aha, bo to się ładuje. To ma nieskończone użycia. Tylko to się ładuje. Okej. Ty, no ale jest kaseta, co nie? No kurde. Już jednej kasety nie znalazłem.
Jest mi z tym trochę źle, bo te kasety są naprawdę całkiem ciekawe. Fabularnie. Ona pewnie gdzieś tu leży na wierzchu, tylko ja jestem ślepy. Gdzieś tu jest w jakimś mega oczywistym miejscu, o którym nie pomyślę, na jakiejś półce czy coś. A idź tam. Dobra. Czyli I guess, że teraz musimy bronić się przed tymi wszystkimi małymi dziadami, które będą próbowały po mnie przejść. I boją się światła. Łe! Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. O, nie podoba mi się to. O, nie podoba mi się to. O nie! Get out! Get out! Fuck, 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 Mace! O mój Boże. Idź stąd! Idź stąd! Co jest? O. Utknąłem. Nie wiem do końca, gdzie ja idę. To mnie chyba w tym wszystkim najbardziej przeraża. Słyszę cię, gnoju. Idź stąd. Gdzie ja jestem? Gdzie ja dążę w ogóle? O mój Boże, ile was tu jest! O mój Boże, ile ich tu słyszę wszędzie! Nie! O! Fuck! Małe dziadostwa! O! No idźcie stąd won! Nie, won! Muszę tu coś? Nie, won! Nie, won! Won! Won małe gówniaki! Won, won, won! Musimy iść teraz tutaj na drugą stronę, jakoś muszę się przedostać. Nie, won! Won! Won wszystkie! Sio! Won! Czemu wy się tak bagujecie jakoś dziwnie? Dobra. Tu jest drugi przycisk. Dawaj mi go. No come on, naprawdę? Ej, no nie gadaj! Co jest? Dziękuję. Dobra, teraz muszę tam... wrócić. Won! Fuck, nie tędy droga. Won! Won! No I can't see shit tutaj. Come on. Nie, won. Won. No jak ja mam tam... Zapomniałem jak tam dojść. O mój Boże, no. Jak ja mam tam wrócić teraz? Jakoś tędy chyba się szło. Come on! Tu się szło chyba. Czy nie? No ja nie wiem. Zgubiłem się. O, mam! Mam, mam, mam! Co się dzieje? To jeździ.
O fuck. O mój Boże, dobra, jestem głupi jak but. Tu idę tędy. Skręcam pierwszym w prawo. Teraz. Nie, sio. Sio! Co ja mam tu zrobić? Masa was tu! Won! Won! Get the fuck out! Come on! O mój Boże, czy ja naprawdę miałem iść na dół? No nie wierzę, małe skurczybyki. Ale was jest! Dajcie spokój. Słyszę je, ale nie widzę. O mój Boże, jak ja nie lubię. Nie lubię tego motywu. Ale ich słychać. Co ja mam zrobić? Czemu ja w ogóle tutaj idę? Co to jest, jakieś więzienie? What the shit? You, you're Pappy's angel. Come to save us. Oh. To save. Not here. Dog day. There, a million people's eyes are on you now. Watching, waiting, hungry. They want nothing more than to crawl beneath your skin and eat away at you, bit by little bit. Fill what feels empty inside themselves. That dog day, biedny. Catnip. To on to mówił w trailerze. Tego się nie spodziewałem! Fuck! Gdzie iść? Gdzie biec? Kurwa! Nie! Wiać! Nie! Nie! O, jeszcze ta wymiana łapki na ostatnią chwilę! O mój Boże, co się dzieje? O! Biedny! O, biedny Dog Day! O, biedny Dog Day! O nie! Fuck! Fetch! Go! As far as you can! Why are you just standing there? You can't be here. You can't stay. Ah!
Nie, to się nie dzieje. To się nie dzieje. Biedny Dog Day. Ja jestem okej, ale moja psychika już nie. Hey, did you see the shrine? Catnap made it for the prototype. See, before Catnap turned into Catnap, I guess there was some pretty serious accident. He almost died, but they say that the prototype saved his life, giving up his own freedom in the process. In Catnap's eyes, the prototype is a superhero and has saved this place. So Catnap treats him like a god, killing everyone that opposes him, us included, if we're not careful. That shrine, did it scare you? If you thought that was terrifying, just wait until you see the real thing. Ty zaraz się mnie podnieść na długo czy udupić? He'll kill you. Catnap lives for the hunt. Good luck. Talk soon. Nie. Nie, po prostu nie. Nie. No gdzie jest kolejny klucz? Dziękuję. To jest za dużo na moją głowę. Jest mi chyba podobnie przykro do tego, jak było mi przykro z powodu Roxy w ruinie. Tylko że Roxy w ruinie jeszcze miała taką tą swoją ostatnią mowę i była bardzo zżyta z główną bohaterką, więc to bardziej mnie uderzyło, co nie? Bo to było takie ich pożegnanie, że tak powiem. I tam to płakałem. Ale tutaj Dog Day. Jest mi strasznie przykro z powodu Dog Day'a. Że nie udało się go uratować. Jest mi naprawdę strasznie przykro z tego powodu. No cóż, myślę, że to na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, że jest konkurs do wygrania 3 klucze chapter 3 Poppy Playtime. Wystarczy, że napiszecie hashtag Poppy Playtime w komentarzu. A wiecie co, dla osób, które to oglądają, napiszcie hashtag Dog Day. Będziecie mieli większą szansę na wygranie klucza. Zadbam o to. Żeby nie było, że osoby, które obejrzały tam trzeci odcinek i olały całą serię, miały równe szanse z tymi, którzy oglądają całą serię od początku do końca. Piszcie hashtag Dog Day. Dzisiaj pod filmem, tak wyjątkowo. Ku czci Dog Day'a. Miejmy nadzieję, że uda nam się to wszystko naprawić. Pamiętajcie, że moja własna gra horror także powstaje. Pierwszy link w opisie. Wiecie, jeszcze w tym roku jest to naprawdę bardzo duży projekt, bardzo bliski mojemu sercu. Dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że film się podobał, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmach, materiałach, live'ach, coverach. No i cześć! Do następnego.